jeżeli jest jakaś myśl w rekonstrukcji, którą sporządził premier, to pierwsza jest taka, że z rządu wylecieli ci ministrowie, którzy sprawiali problemy premierowi, na przykład Krystyna Szumilas, czy pani minister Mucha, czy pan minister Korolec, który opóźniał wydobycie gazu łupkowego. To myśl pierwsza. Myśl druga, że premier chce się schować trochę za plecami popularnej, mającej niezły wizerunek i dobre opinie wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. To jest pomysł premiera na tę drugą połówkę kadencji. Schowanie się za plecami Bieńkowskiej. Ale tak naprawdę te roszady personalne, one są mniej ważne, bo część z tych urzędników jest przewidywalna, znamy i wiemy, co są w stanie zrobić, tak jak pani minister Bieńkowska. Część tak naprawdę będzie i tak pod bardzo dużą kontrolą, na przykład minister finansów, który nie ma odpowiedniego doświadczenia, na pewno będzie pod nadzorem Jana Krzysztofa Bieleckiego. Istotniejsze jest coś innego. Po co premierowi władza? Dlatego kluczowe będzie weekendowe wystąpienie Donalda Tuska na konwencji Platformy, bo on tam odpowie na to pytanie. To będzie de facto jego kolejne exposé w tej kadencji, już trzecie. Jeżeli tam się nie znajdzie jakaś myśl, jeżeli premier nie będzie potrafił znaleźć nowego pomysłu na rządzenie i wcielić go w życie, to może być już ostatnie exposé Donalda Tuska.